Siema, hejos. Słuchajcie, dzisiaj odcinek ostatni z trialem. Sprzedaję triala. Klient przyjeżdża w niedzielę. Zaleję paliwo, spróbuję go odpalić. Może coś poopowiadam o nim. Czyli ostatnie odpalenie triala. Ciekawe, czy odpalę. Siema, hejos. Ostatni filmik chyba z trialem, bo klient przyjeżdża w niedzielę kupić. Właśnie odpalę triala. Dobra, sprzęt odpalony był, teraz czeka na swojego nowego właściciela. Nie no, super sprzęt, słuchajcie, byliśmy na targach, to był tak okupowany ten trial we Wrocławiu przez widzów i nie tylko. No linia piękna, 2011 rok, 300. W dwusuwie, patrzcie, jak fajny mały dyfuzor, jaka mała, fajna chodniczka. Wszystko masywnie zrobione. Dyfuzor schowany, żeby go nie uszkodzić. Tutaj wycięcie pod kopkę. Fajny wydeszek. Nieco ponad 60 kg waży. No, trzeba ją umieć zapalić, tak. To jest ważne. Dobra, jeszcze raz odpalę. Po prostu na triala trzeba mieć dużo czasu. Ja tego czasu akurat na triala nie mam. Mam do ogarnięcia betę, raptora. Nie ma kiedy po prostu. Jakbym nie miał tego i tego, no to tylko bym tym trenował i ćwiczył. Ale jeżeli w niedzielę go nie sprzedam, to może naprawdę wezmę się za trenowanie na tej becie. Się zagrzała. Nie zagrzała się. To dyfuzor. Olej nie zdążył się nagrzać. Jeszcze by musiała pochodzić tak z 15-20 minut. No ale najważniejsze, odpala od strzała. To mówię, trzeba umieć odpalać. Hamulce bardzo mocne ma. Sprzęgło delikatne. Nie wiem, jaki tutaj jest, jaka tu jest pompa, ale naprawdę to chodzi mega. Prawie nic nie czuć jednym paluszkiem. Wyczyszczone, wycacone. Łańcuch nasmarowany nawet. No dobra, a ja teraz co? Teraz lecę na nakłada. Może coś poopowiadam na kładzie o tej becie. A tu zamiana sprzętami. Jest raptus.
No, już dawno nie jeździłem na kole, nie trenowałem raptorem. No, w tych nowych plastikach to jeszcze nieraz nie jechałem z tymi kierunkowskazami. Czas przewietrzyć tyłek. I raptora. No i oczywiście na tej pospawanej rurze, bo miałem przelot. Drugi, który osłabiał go. Jeszcze zimny. No słuchajcie, tego triala to mam od listopada. Czyli będzie półtora roku. Raz byłem na jesieni, czy tam nie wiem, zimą. Dwa razy, tak. Zimą go wziąłem na górną grupę i tam na kółku wirowałem i się wywaliłem, nogę złamałem. A wcześniej na naszej wirowni byliśmy, też zima to była. No i tam trochę pojeździłem. Po rowach właśnie. A tu u mnie, no to co, przez krawężnik trochę podskakałem i to wszystko. W sumie nie wiem, ile odcinków mogło wyjść z tym trialem, bardzo mało. Więcej razy z konserwacji jego i odpalania niż z jazdy. Dobra, mamy 36 stopni. Bluzę sobie schowam z tyłu, bo ona jak ta bluza tak pod tyłek wejdzie, to strasznie się też ślizga. No i taka to historia była z tym trialem u mnie. Ale fajnie mieć coś takiego. O, dużo trenowałem na nim sójki. Bardzo dużo. Najwięcej. Te kierunkowskazy włączać. No teraz on mi staje z trójki. A wtedy skubany nie chciał. Bo miałem dziurę po prostu w wydechu. Ale niespodzianka się szykuje na przyszły tydzień. Jeszcze wisienka na tort wleci do raptora.
jeszcze lepiej. Do tego triala wrócę, że no nauczyłem się sujki po prostu na nim. Fajna sprawa w ogóle przerzucić tą sujkę na motocykl, enduro. W ogóle równowaga, fajnie. Coś mi piszczą hamulce z przodu. Czy te klocki się kończyły? Jak wspomniałem, jeszcze wisienka na tort przyjdzie. Może dwie. Ale jedna na pewno w przyszłym tygodniu. A następna może za 2-3 tygodnie. Ale mówię może, bo nie wiem. Jedna na pewno.